Ach, kochanie, tak się cieszę. Nasze największe szczęście. Kochanie? Co robisz? A tak, przepraszam. Śliczniutkie. Zaraz. To które jest nasze? Wiem. Rzucimy tą złotą monetą. Jak wypadnie orzeł, bierzemy to. A jak reszka, to zabierzemy tamto. No to zobaczmy. Okej, zabierzmy nasze maleństwo do domu. Jest śliczna. Kochana. Ha, przysięgłabym, że moje dziecko tu leżało. Trochę to dziwne, ale co tam, idziemy. Tutaj będzie dobrze. Nie chcę sobie zabrudzić nowych szpilek. Tak lepiej. Pora wydać nieco pieniędzy. Czy czegoś pani trzeba? Czy aby nie za gorąco? Hej, ja jestem od temperatury. Oj, chłopcy, chłopcy. Jeszcze oboje zdążycie się wykazać. Tędy, proszę. Mam nadzieję, że dywan jest dość miękki. Nie gadaj, rozwijaj. Nie psujcie, proszę, przyjemnej atmosfery. Pani pozwoli. Ale to ciężkie. Dziękuję. Pani ulubiony napój. Pyszne. Ostrożnie. Ostrożnie. Ach, orzeźwiające. Pora na zakupy. Nuda. Och. Całkiem niezłe. Wezmę ją. Już się robi. Dziękuję ślicznie. Przyjemnie jest tak wydawać pieniądze. Dalej, nie mam całego dnia. Ale to ciężkie. Co by tu założyć? Potrzebuję nowych ciuchów. Te są okropne. Chyba potrzebuję zakupowej terapii. Zobaczmy, co my tu mamy. Wszystkie są śliczne. O, naprawdę ładne. To jest to. Wow, ile? Nie stać mnie na to. Jestem kompletnie spłukana. Chyba nic z zakupów. Chociaż zaraz. Chyba mam pomysł. Oby zadziałało. Jest. Właśnie o to chodziło. Zobaczmy, co mi będzie pasować. Hej, Hazel. Zjadłabym coś. Zaraz. A gdzie moja kanapka? Jeszcze rano tu była. Ciekawe. Tu musiało dojść do kradzieży. Proszę nie zakłócać dochodzenia. To chyba lekka przesada. O, czy to konieczne? Hej, a co ty robisz? Ściągam odciski palców. Mamy tu do czynienia z nie lada bandziorem. Ale znajdę go. Aha, poszlaka. Złodziej musiał otworzyć przecież lodówkę. Połasił się na moją pyszną kanapkę i upaprał sobie paluchy keczupem, zostawiając ślady na drzwiach od lodówki. Interesujące. Aha! Okruszki. Kolejna poszlaka. Pewnie nie mógł się oprzeć mojej kanapce i pokruszył nią całą podłogę. To jego kolejny błąd. To tylko zwykła kanapka. Wow! Potrzebuję przebadać tę próbkę. Zaraz zrobimy analizę. Sprawdzimy dokładnie związek chemiczny zawarty w próbce. Tak jak myślałam, to zdecydowanie kanapka. Czyli jednak robi się coraz ciekawiej. Jest i ślad. Sprawdzę go. Może doprowadzi mnie do złodzieja. Nigdy się nie poddam. Co ty wyprawiasz? Wszystko okej? A to co? A więc to byłaś ty! Lecisz do paki, moja droga! Ups! Nie, lepiej nie! Zjem sobie jakiś owoc. Och, ale nudy! Przepraszam, że musiałaś czekać. Byłam na zakupach. To co? Zamawiamy? O rany! Jakie ceny!
Dzień dobry. Co mogę panią podać? Ja poproszę... łososia. Wow! To nasza najdroższa pozycja w karcie. A dla pani? Ja wezmę... sałatkę. To wszystko? Jest pani pewna? No dobra. Mam nadzieję, że to będzie dobra sałatka, skoro kosztuje 20 dolców. Jeju, jak tu gorąco. Muszę się nieco ochłodzić. Przydałby się lód. Wow, ale wielki pierścionek. Co? To maleństwo? Akurat pasował mi do łańcuszka. Wow, ładny. Najgorzej jest zdecydować, który zegarek założyć. Dwa zegarki? Wow. Ja też mam trochę biżuterii. Nie jest jakaś super, ale mi się podoba. Wow. Trochę. Na lepszą mnie nie stać. Pani zamówienie? Łosoś. Ech. I co? To wszystko? Smacznego. Podobno mają tu naprawdę niezłe jedzenie. Może być. Mi tam smakuje. Och, co za brak manier. Przepraszam, mogę prosić o rachunek? Oczywiście, proszę. Zapłacimy osobno. Można kartą? Nie noszę nigdy gotówki. Którą by to dziś wybrać? Panią zapraszamy ponownie. Och, chwileczkę. Och, oczywiście. A pani? Nie, nie, ona będzie. Ha? Gdzie ona się podziała? Zostawiła wiadomość. Wygląda na to, że ja dziś stawiam. Może jakaś zniżka. Solidna zniżka. Bo wie pan, śmiesznie wyszło. Znowu to samo. Witam, mogę w czymś pomóc? Tylko się rozglądam. O, ładne, ale nie w moim guście. O, a co tutaj mamy? Nie, to nie dla mnie. Też nie. Och, a to co? Wspaniałe! I takie drogie! Spokojnie, udawaj, że cię to nie rusza. Lepiej to odłożę. Czy wszystko w porządku? Tak, ale raczej nic tu dla siebie nie znajdę. Mam bardzo specyficzny gust. A może ta przepiękna torebka? Nie podoba mi się. Rozumiem. A może to? Żartujesz, prawda? Pomyślmy. Już wiem. To ostatni krzyk mody prosto z Mediolanu. Och, tak. Przepiękna. W końcu. Uwielbiam ją. Miło mi to słyszeć. I ten kolor. Wezmę ją. Czy resztę płaci pani kartą? Rozumiem. Mam tu coś dla pani. Ten oto guzik. Zapakuję go. Dziękuję ślicznie. Była pani bardzo pomocna. Papatki. Miłego dnia. Mam nadzieję, że więcej tu nie wróci. Ojej, ile pięknych ubrań. Świetny wybór. Co by to kupić? Wezmę te buty. I tę sukienkę. I tiarę. Wspaniale. Czy to wszystko? Jak wyglądam? Nie podoba mi się. A może to? Nie. Spróbujmy tego. Okropne. Zaraz. A to co? To rozumiem. Mam pomysł. Wow! Nie tak szybko! Mogła pani zwyczajnie poprosić. Dawaj tę koszulę. Hej! Proszę wybaczyć goliznę. I to rozumiem. Biorę. Ale
ale... Rany, ale wstyd. Podobno rodziny się nie wybiera, ale bycie dzieckiem milionerów z pewnością byłoby ciekawe. A wy na co wydalibyście swoje miliony? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie przesłać filmiku znajomym i subskrybować nasz kanał, by nigdy nie ominęły was żadne nowości.